Witam, nazywam się Kasia Kozera i zapraszam Was na tutorial, instrukcję, jak wykonać wisiorek. Zanim zabierzecie się za wykonanie tego wisiorka, koniecznie obejrzyjcie inne filmy z działu wire wrapping, materiały i etapy pracy. Do wykonania tego wisiorka potrzebujemy dwóch długości drutu 999, średnicy 0,8 mm. Pierwszy drut ma długość około 10 cm, a drugi 7 cm. Ten krótszy zakańczam z obu stron kuleczką, a ten dłuższy tylko z jednej strony. Zaraz dowiecie się dlaczego. Pamiętajcie, że srebro jest metalem i przewodzi ciepło. Trzymajcie szczypce za gumową część. Mniej więcej w połowie dłuższego drutu umieszczamy koralik. Ważne, aby ta część drutu pod kamieniem nie była dłuższa od przygotowanego krótszego drutu. Po zdjęciu kamienia zaginamy drut szczypcami płaskimi w miejscu, gdzie kończył nam się kamień. Do części zawierającej kuleczkę przykładamy krótszy przygotowany drucik zakończony z obu stron kuleczką i będziemy te druty razem splatać cieniutkim drutem 03999. Zaczynamy od oplecenia najpierw jednego druta. Zaplatamy go 3 razy i dopiero wtedy dostawiamy drugi drut i oba zaplatamy 3 razy. Nie zaczynajcie oplatania od obu drutów naraz, nadmiernie je ściśniecie. Niezakończoną kuleczką nasnuwam koralik. Pętelka, którą tworzę na końcu koralika, będzie jednocześnie zawieszką pod łańcuszek. Fachowo nazywamy ją lupikiem. Po wygięciu drutu w pętelkę nadmiar zawijamy u nasady kamyczka. Pozostałość odcinamy i doginamy szczypcami płaskimi. Tu panuje już pełna dowolność. Tą pozostałą część, misterną część pracy możecie sobie powykręcać w dowolny sposób, na przykład taki jak na filmie. Ze zbyt długich końcówek drutu, które Wam zostały, możecie pozaginać ślimaczki. Chwytam drut szczypcami przy kuleczce i łagodnym, ale wprawnym ruchem wyginam go w dowolną stronę. Zapewnie również i Wam został nadmiar cienkiego drutu. Możecie zrobić z niego użytek i dopleść tam srebrną kuleczkę. Nasnuwamy ją na nieobcięty drut. Pozostałą część cienkiego druciku, na który nasnuliśmy koralik czy też srebrną kuleczkę, oplatamy wokół sąsiadujących grubszych drutów. Po owinięciu jakiegoś sąsiadującego drucika resztę drutu cienkiego odcinamy. Życzę Wam sukcesów w tworzeniu. Dziękuję bardzo i zapraszam Was na kolejne odcinki.